Czuwaj wiaro i wytężę słuch, lecz swój młody duch, pracując za Bóg. Czuwaj wiaro i wytężę słuch, lecz swój młody duch, jak strach. Już chłopaków, wtedy trwamy, sanitariuszki, modowe panie. Pojazd, przy którym się znajdujemy, jest w tym momencie o tyle ciekawy, że jest to pojazd, który powstańcy zdobyli w pierwszych dniach powstania, który dostał się do rąk polskich z dywizji SS Wiking. Jeśli chodzi o technikę tego transportera, jest to pojazd, który ważył niecałe 8,5 tony. Napędzany był sześciocylindrowym benzynowym silnikiem Maybacha. Moc tego pojazdu, mimo że wydaje się, że pojazd 8 ton, opancerzony, było to raptem 100 koni. Szybkość, jaką dzięki temu mógł osiągnąć, była to w przedziale 50 do 60 km na godzinę po drogach bitych twardych. Jeśli chodzi o załogę, zawierała się ona, było dwóch ludzi podstawowej obsady, czyli kierowca i strzelec i radiotelegrafista. Natomiast desant w ilości 10 osób. Mogli oni się ukryć za opancerzeniem, które nie było aż takie mocne, gdyż z przodu wynosiło to około 10 mm, boki były między 7 a 8 mm. Natomiast jeśli chodzi o same konfiguracje pojazdu, był on używany zarówno jako pojazdy łączności, pojazdy saperskie i ściśle transportowe. Jeśli chodzi o uzbrojenie, mógł mieć maksymalnie dwa karabiny maszynowe MG34 umieszczone za osłoną z przodu lub ewentualnie na stanowisku strzeleckim z tyłu. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie tego pojazdu w czasie powstania, podobno są takie zdjęcia osiągalne, gdzie widać, że powstańcy w późniejszym terminie założyli jeszcze dodatkowe osłony, które w jakiś sposób zabezpieczały ludzi od góry i boków, jako że standardowo opancerzenie było tylko na bocznych powierzchniach, natomiast z góry była tylko plandeka bądź był otwarty. Pojazd ten zasłużył się przy paru akcjach, które powstańcy przeprowadzali. Między innymi był używany przy ataku na Uniwersytet Warszawski, zarówno przy pierwszym, jak i drugim. Nazwa tego pojazdu bierze się od jego dowódcy o pseudonimie Szary Wilk. W trakcie powstania niestety zginął i na jego cześć powstańcy nazwali pojazd, który był przez niego używany, właśnie jego imieniem. Konstrukcja samego pojazdu jest o tyle ciekawa, że jest to tak zwany pojazd półgąsienicowy, czyli z przodu koła kierowane, natomiast napęd, cała trakcja przenosi się przez gąsienice, które w zasadzie zajmują 3/4 długości całego pojazdu. Akurat obiekt ten został przez nas, czyli przez nasze muzeum, wyrestaurowany. Biorąc pod uwagę, że w przyszłym roku będzie 70. rocznica powstania warszawskiego, myślę, że będzie bardzo miłym akcentem, jeżeli będzie można go zaprezentować w trakcie obchodów, które będą miały miejsce na terenie całego miasta. Ten pojazd, przy którym stoimy, jest własnością Muzeum Wojska Polskiego i przez długie lata był eksponowany na ekspozycji zewnętrznej.
No i niestety przez to, że nie był odpowiednio zabezpieczony, nie posiadał żadnego zadaszenia, w bardzo dużym stopniu był skorodowany i unieruchomiony przez to, że w zasadzie we wszystkie możliwe zakamarki dostała się wilgoć, także liście, które spadały z drzew. Wszystko to spowodowało, że w momencie, kiedy w 2002 roku zapadła decyzja o przywróceniu w pierwotnej wersji jako makiety, czyli pojazd, który miał nadal prezentowany być tylko statycznie, trzeba było wymienić w zasadzie całe zasobniki boczne, podłogę, także fragmenty zawieszenia, którego po prostu brakowało. Między innymi pojazd nie miał kół jezdnych, znaczy częściowo, bo zewnętrzne koła jezdne były gdzieś zdjęte i nie wiadomo czemu zginęły. Silnik był zamrożony, czyli miał pęknięcia bloku. W 2002 roku, tak jak mówię, pierwotnie miała być to makieta, natomiast kolejny dyrektor podjął decyzję, żeby ewentualnie przywrócić, biorąc pod uwagę to, że będzie w niedługim czasie właśnie rocznica Powstania Warszawskiego, zapadła decyzja, żeby, jeśli jest to możliwe, uruchomić ten pojazd, doprowadzić do stanu jezdnego. Zajęło nam to bardzo dużo czasu i energii, najpierw w poszukiwaniu części, w reparacji tych elementów, które były, w jakiś sposób się zachowały i mogły być jeszcze doprowadzone do stanu użyteczności. Natomiast zgromadzenie tego, co tutaj z tyłu widać, czyli wyposażenie środka, podłoga, zegary, to już jest wszystko, po prostu było tylko możliwe dzięki kontaktom i no, można powiedzieć, zakupie w formie, no niestety już jako części dorobione, gdyż tego typu wyposażenia raczej nie da się gdziekolwiek kupić.